Siema widzowie, dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ po tym całym czasie wchodzę sobie, słuchajcie, na misję i widzę trzy misje, skrzydełka czy nóżka, czyli de facto misja, którą zakończyłem. Nie zaznasz spokoju. I ostateczna misja, czyli podziemia Warthale. Dzisiaj skupimy się na misji nie zaznasz spokoju. Jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, nie przyjdzie jakiś posłannik, coś na co nie mam wpływu, to skupimy się tylko i wyłącznie na tej misji. I na tym, żeby jeżeli skończymy misję, to nie wiem, to porobimy coś, pozabijamy coś, nie wiem, poszukamy kogoś, odwiedzimy miejsca, które dawno nie odwiedziliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj taka cisza widzowie przed jutrzejszą burzą. Czy tam no, odcinki dwa razy dziennie. Nie wiem, czy jutro ten będzie następny odcinek, czy dzisiaj jeszcze wleci. Ale no kumacie, o co chodzi. Droga wolna. Że co? Udało wam się pozbyć tych wszystkich orków? Już zaraz wam wytłumaczę kontekst tego. I must like zostawić widzę. A co z tym duchem? Próbuję mu pomóc. Ale napierdala wiatr. Czemu nie może odejść? Jocie kryńco. Można mu pomóc. Wilczy syn musi wybaczyć mu jego występki. I przychodzisz z tym do mnie. W Leżu jest wielu lepszych kandydatów ode mnie. A to ja nie muszę te kartki zbierać? Być może nie jesteś tak uprzedzony do wszystkiego i wszystkich jak twoi towarzysze. Posłuchaj całej historii. Że nie znam całej historii. Czy ty oszalałeś? Ten człowiek, znaczy ten duch, służył Wilczyjo. Ty, to ja nie muszę tych kartek zbierać? Nie ma bardziej znienawidzonego imienia w naszej historii. Zapomnij, nie pomogę ci. No, a jeśli zapłacę? A jeśli zapłacę? Ostrzegam cię, jeszcze raz zaproponujesz mi coś takiego, to poznasz smak mojej stali. Za kogo ty mnie masz? Słuchaj. Chciałeś się wykazać? Masz teraz szansę. Jest teraz szansa wykazania się. Przodków, dziękuję ci bardzo. Możesz być lepszy niż twoi towarzysze. Lepszy niż twoi przodkowie. Wystarczy powiedzieć wybaczam. Na to przez stulecia nikt nie miał odwagi. Niech cię kretoszczury zeżrą. Ej, to będzie. Jeśli powiesz o tym komuś w Ej, widzowie. Razu, to zabiję cię tam, gdzie stoisz. Spotkajmy się na farmie Bermara. No dobra, co do tej farmy miałem iść? Widzowie, to strzypał, bo teraz się okaże, że my idziemy do tej farmy. Idziemy do tego ducha, wybaczę temu duchowi. Ja chuj wiem skąd mam jakieś... Miałem jakieś kartki podobno zbierać, ale widzę, że tu się akcja za szybko potoczyła. Ktoś się skipł w gierce, jednak już mogę mu wybaczać. Zamiast wykonywać misję, to po prostu kurwa idę do tego ducha, on mu wybacza. No i co mamy robić, widzowie? Wykonujemy finałową misję, czyli... Wieża Warthal, a na początku, ale żebym kurwa fejla rzucił początkiem, to wam pewnie zmienię początek, zedytuję najwyżej i wrzucę to do montażu, bo nie może być tak, że ja na początku mówię, że dzisiaj nic nie będziemy robić, bo tak powiedziałem, a tu się okaże, że kurwa finałową misję wykonujemy, bo to trochę przypał, bo wszyscy pójdą. No dzisiaj chillera, normalnie chillera. Ty, ale jak to? Ty, spotkamy się kurwa na tym... W Bermara, a ja nie mogę do Bermara, bo goniec tam dedek. To teraz. Teraz niestety widzowie musimy zadupcać z buta. No ale to zadupcajmy z buta. Wszystko jest w porządku, dobrze chłopaki robią. Ogólnie. YouTube śmiga, dzień fantastyczny, chociaż napierdala wiatr, widzowie. Chciałem iść do sklepu, bo mówię. Bo się obudziłem o północy i nie miałem szlugów, no już nie będzie iść do sklepu, więc mówię, pójdę rano. No ale jest 9 rano, chcę iść do sklepu, chłopie, to taka wichura, że kurwa stoi i mnie wiatr wypycha, nie? Muszę się zapierać nogami, tak wiatr napierdala, plus jeszcze deszcz. Chipo jest. Jest tak zwany chipix, no niestety. Kurwa, no zamówiłem sobie olejek, bo na początku miałem nie palić, zamówiłem olejek. Po 3 dniach. Teraz idzie od 5 dni ten olejek. Olejek, znaczy no premix. To taki z newsów ciekawe rzeczy. I zaczynam streamować, więc widzowie wpadajcie na streama, bo ja cały czas mówię, że streamuję, ale chujo prawda. Ja raz na tydzień streamuję, ale teraz zacznę z powrotem streamować. Jeszcze jest taka okazja. I zobaczcie ciekawostki.
To jest nagrane. Mam nadzieję, że wyjdą. Muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. I że się sprzedadzą. Do tej pory myślałem, że królewscy są beznadziejnymi wojownikami. Ale teraz nie jestem taki pewny, czy chciałbym się z nimi mierzyć. To głównie to ja to wszystko rozpierdoliłem. Czemu na pozostałych frontach nie idzie im tak dobrze, jak tutaj? Tak czy inaczej. Nie mają Marwina, chłopie. Jesteś gotów? Ja gotów. Oczywiście, że tak, ruszamy. Używamy tą zbutą, jest w nocy. Dobra, chociaż pochodnie będę świecił, tonon. A czemu to się tak zrobiło, że to się skipło? Ja tu miałem jakieś kartki zbierać, nie? Przecież czytam na tym. Że było napisane, że muszę poznać jego historię. No nie ma szans, że ja zebrałem wszystkie kartki. Jak ja tej misji w ogóle nie tykałem. Później wszedł kolejny rozdział i jakby mnie się to skipło i mogłem już od samego początku do niego pójść, z nim pogadać i on nas zaprowadza tam do tej wieży. Chyba, że my tam pójdziemy do tej wieży, a duch powie, ale to było trollololo. To by było kurwa śmieszne. Jakbyśmy tam poszli do tej wieży, a w tej wieży duch mówi, nieprawda, nie o to chodziło, nie? Bo nie mam wszystkich kartek i źle wywnioskowaliście. Wywnioskowaliśmy. Ty, a wy to kto? O kurwa, bandyci! I mówi tak, musisz iść poszukać innych kartek i musimy wracać. Ja się trochę wkurzył. Mogli tak chociaż raz twórcy strollować, szczerze. Dobrze jest ta zrobiona gierka. Nie ma chyba takich misji, wszystko jest w miarę skipywalne. Szczerze mówiąc, jak bym był twórcami takiej gierki, to bym... No wrzuciłbym taką troll misję. Który musimy iść prawo, lewo i nic się nie dzieje. Zrobiłbym taką misję. Pamiętam, że pół godziny trwa. Biegasz tylko w prawo, w lewo i przekazujesz po jednej, dwóch informacjach. Wracasz z powrotem. Ale napierdala wiatr, widzowie. Ja zawsze boję, że coś się stanie, jak tak wieje. Ktoś zaraz wieje, kurwa. Chłopie, stół przywieje. Będzie przypał do sąsiada, nie? I co? To ja mam teraz prowadzić? Co się dzieje? Jesteśmy na miejscu, to mam. Nie było łatwo, ale to nadal się przekonać. No dobra, no to idziemy w panie duchu. Witam serdecznie. Przynosisz mi odpowiedzi. Tam do końca nie wiem. Skurwę syny! Jebane fiuty! Bez właściwego klucza. Ale im kopa za. Ale. Kurwa, łokieto. Strollowali nas, widzowie! Kurwa! Strollowali nas! Ja muszę tą samą drogę wracać! Nie, ale. Ale kurwa. No, zostałem strollowany, no. Co wam, widzowie, powiem? Kurwa, muszę to. Teraz z powrotem wracać i z powrotem do tego miejsca, gdzie byłem, do tego obozu węglarzy, bo tam się znajduje jedna z tych kartek. Ale kurwa, zostałem oszukany. No? A mówiłem o tym, że tak by mogli oszukać, nie? I to je oszukali. No to śmieszne akurat. Śmieszne, bo nieśmieszne. Ja teraz muszę zapierdalać z powrotem do obozu. Nie do obozu, tylko do tego. Do... do kurczę kopalni. Chciałbym się tam dostać jakoś, ale nie umiem. Ciekawe, czy ktoś tam przeżył. Ciekawe, czy farma Bermara jeszcze będzie działać. Tu są drzwi zablokowane. Nie możemy zobaczyć, co się dzieje w środku. Ale zostaliśmy perfidnie oszukani. Dobrze, że my mamy w tę zręczność poszliśmy. Tam w akrobację. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że jest zajebiste to skakanie. Chociaż tak też bym wypił pewnie potkę, nic by się jakoś turbo nie stało. Tu jaka muzyka w ogóle mroczna. A tu już zmiana. Ciekawe, czemu tylko tam jest mroczna muzyka. No nic. Idziemy, wracałem, widzowie. Nie przerywam, dzisiaj nagrywamy takim longiem. Kurwa, no co chwilę coś pierdolni mi za oknem. Muzyka. Boję się. Pest jest bany. Ale akurat bardziej takich realnych rzeczy.
że coś się stanie. Niby nie ma co się stać, od stołu to raczej nie zwieje, ale kurwa nigdy nie wiadomo. A jak ktoś coś zwieje i mi w okno, kurwa pierdolnie cegła. Pipo. Dobra, dzień końca Araxos. Wracamy do tego obozu jebanych węglarzy. Musimy iść tą rzeką, chyba z tego co rozumiem. Bo tutaj znajdziemy jedną z tych kartek, żeby zakończyć jego cierpienie, no nie? No, to widzowie, robimy mega luźny odcinek, jest coś. Odcinek będzie fest luźniutki. Będzie fest luz. Może to jest? Nie. Więc co? Będziemy se gadać na pierdoły. Nic nie będziemy se robić. Będziemy se skakać. Będziemy se wykonywać misje i szukać tych wszystkich miejscówek oczywiście. Co to kurwa to skoczyło i tonie? Brzytwiak. Brawo. Fantastyczny. Co kurwa? Zestrzel kamyk? To chyba nie miało tak wyglądać, że ten kamyk nagle wracał, kurwa. Chyba to chyba... Nie wiem do czego to jest potrzebne. Może to jest ta grupa zębaczy. Mogłem tym strzelić w tą. Nie, to jest taka szansa. Dobra. Gdzieś tutaj mi mówią, że tutaj się musi znajdować to, czego my szukamy. To przed wodospadem, za wodospadem. Tu jest jakiś most. Idę jeszcze trochę poczytać na ten temat. Zaraz się widzimy. A, tylko skikłem escape. Dobra, według moich precyzyjnych danych, tak zwanych moich, jak się nazywa, jak ktoś odpowiada i mówi rzeczy, nie wiem jak to się nazywa, no ale według moich źródeł, no powinniśmy to znaleźć mniej więcej tutaj, tylko pytanie brzmi tak. To się może znajdować w jakimś tutaj tym bajorku. To jest... No nie, chyba jest to stara moneta. Szukamy tego listu. Może tutaj. No tu nic nie ma ciekawego. W takim razie, no musi się znajdować tutaj. Chyba nie ma innej opcji widzowie. Trzeba tutaj przeszukać ten teren. Tak przynajmniej zostało mi powiedziane, że to tu znajdziemy widzowie. Czy tu znajdziemy? Nie wiem. Poszukajmy. No idąc też logicznym tokiem rozumowania, no tutaj też bym szukał, tak? Ewentualnie jakbym tutaj nie znalazł, to bym szedł po prostu dalej. Kurwa, no nie ma ty. Coś mnie tu nie widzę. Coś mnie tu nie widzę, widzowie. Ty, a co to za wielka? Ty, jakieś nowa jaszczura, opoka. Takie jaszczury jeszcze nie widziałem. Co to jest? Oślizgły jaszczur. Jeszcze nie widziałem takiego. Jest respił dopiero, pierwszy raz. Chyba, że to jakieś zlecenie na te. Nie, to jakiś dziwny ten jaszczur. Jeszcze raz go widzę w ogóle. Dziwne, że przez 170 godzin nie spotkałem jeszcze takiego moba. Trochę mnie to zdziwiło, widzowie. Dobra, to rzucałem wędunię. Wyłówmy rybkę, ale przede wszystkim to ja bym chciał notkę z dziennikiem wyłowić. To może pyknijmy sobie poteczkę na szybsze bieganie. Takie cyk. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że w tym odcinku se... strzała. Że w tym odcinku będziemy sobie tak bardzo chillować. Tak bardzo se chillować. Będziemy, widzowie. I w sumie nic nie będziemy robić, bo... O! Kurzany mieszek. Podnieś, no. Marvin, cyk. Srebrny talerz. Coś znajdujemy. O! Złoty świecznik, dobra. I tuwa. Dobra, coś jeszcze zebrałem. Dobra, coś zebrałem. O, mułowy mirty, one są kurwa drogie. Dobra. Tylko ja bym chciał jednak... Coś troszeczkę innego. Coś o wiele cenniejszego. Może stąd będzie to widać. Kurwa, no musi być tu chyba. Chyba musi, widzowie. Na 100% ja nie jestem pewny.
Ale tak bym strzelał, że no. No jak nie, jak tu. Jak nie widzowie, jak tak, no. Musi tu być. Opium. Dobra, ale tutaj się ryb zrobiło. Nie ma już wędkarzy, bo wszyscy zginęli, kurwa, poprzez atak orków. Nie no, nie widzę, żeby tu coś było. Może tam dalej jeszcze. Tam dalej też jest taki spad. Może tam coś znajdziemy, ale aż tak daleko by tą kartkę popło. Kurwa, myślałem, że znalezienie widzowe takiej kartki będzie dużo łatwiejsze. A nie, że będę się uganiał 500 lat. Dawaj ryby. I z nią został ryb, sadek. Ej no, spróbujmy jeszcze tutaj. Tu nawet nie pływamy, to ja tak nie będę chodził. Zajmie mi 1000 lat. Tak popatrzmy przez wodę. No nie, widzę. To mogę popłynąć dalej? Nie wiem. Jak wpadnę na jeszcze jakiś pomysł, to zaraz się widzimy. Chyba widzowie, że to to. No tak, mogłem trochę w sumie szybciej, kurwa, załapać przez 5. Ale i tak jest git. To się nazywało Moja Spowiedź, to było to? Nie pamiętam, które to było to. Chyba nie znajdę więcej stron potwierdzą, znalazłem, to jest chyba, to są te strony z dziennika. A to ja znalazłem jakieś, kurwa, Moja Spowiedź, ty. Już nie pamiętam, co ja szukałem tak naprawdę, co ja teraz znalazłem. To co się nazywa jak Moja Spowiedź, tak? To się nazywało, tak, czy nie? Tak. A, jest strona 1, dobra, i 5. Dobra. A widzowie, dobra, idziemy szukać dalej. Kolejna lokalizacja znajduje się nie do końca wiem gdzie. W sumie. Gdzie stąd napisane? Będę musiał się internetem tutaj posilać. Przeczytajmy, co tu najpierw jest napisane. Byłem przy Virgilio od samego początku. Nigdy w życiu nie spotkałem kogoś, kto tak wielce wychwala i nosa. Jego pasja budziła zarówno fascynację, jak i przerażenie, nawet wśród naj... Kurwa, poczekajcie widzowie. Ty widzowie, a tu co to za zadyma jest? Czy ktokolwiek mi pomoże? Wszystko w porządku? Pomocy! Pozdrowienia, odwokera, ty suki synu! Niech mi ktoś pomoże! Brać go! Ale kurwa zasadzkę. Dobra, tu jest trochę grubiej. Ty, zostałem oszukany, łowca nagród, wydłupcas. Ty! Oj, nie. Kurwa mi ręka zaczęła boleć. Ale spam zrobiłem, zaraz kurczę jakiś dostanę, już czuję takie naprężenie. Nie, ja wiem, że ja sobie zdaję sprawę widzowie, że spam nic nie daje. Ale musiałem się jakoś wyżyć emocjonalnie. Dycha mi by nie wytrzymała, jakby mnie zaczął napierdalać w klawiatrę. Mam nadzieję, że mnie nie zaczniesz teraz atakować i nie zginę przez to, panie pełzaczu. No i wszystko dogadane. Dobra, pierwsza strona znaleziona, drugą powinniśmy znaleźć w mieście. Więc udajemy się do miasta. Zmontuję wam ten odcinek, bo trochę tam musiałem przerwać na chwilę ten odcinek. Więc będzie montowany, ale tak, sprawa wygląda następująco. Widzowie, trzeba przeczytać, co tu jest tego. To tu było napisane. To jest pierwsza sprawa. Nie chce mi się w sumie tego czytać. I to jest druga sprawa. Nie za bardzo mnie to interesuje w sumie. Więc... nie wiem, widzowie, wpisuję w internet, gdzie mam się udać i idziemy tam, bo mi się nie chce, kurwa, rozkminiać. Dobra, widzowie, druga lokalizacja to jest miasto. I idziemy do kapliczki. I tutaj w jakąś kapliczkę, co ciekawe, mam, kurwa, jakąś kombinację strzelania w twarz zrobić. Czy to jest tata? Czy to jest to? Czy to tutaj gdzieś w twarz mamy strzelić? Ale uspokój się, kurwa. To nie było takie trudne. Musimy iść na jakiś cmentarz chyba. Tam strzelić dopiero w twarz. Czemu oni zamknęli w klatce miód? I wino? Co oni takiego zrobili? Kurwa, jakie głupie. To całe zdanie, co powiedziałem, strasznie głupie. Dobra. Gdzieś tutaj. Tutaj jakieś kapliczce. Musimy sprzedać, kurwa, gonga. Tylko której dokładnie? Chyba widzowie wiem, gdzie dokładnie mamy strzelić. Co się teraz stało? Strzeliłem wyrzeźbiony łeb, usłyszałem jakiś odgłos przemieszczających się kamieni dochodzący z tyłu kaplicy. Powinienem to sprawdzić. Ale w ogóle skomplikowane tutaj tego. Zakop grób? Jak zakop grób? A, to jest ten grób, co odkopałem, to mogę go zakopać.
A, widzicie, widzowie. Jakbym wiedział, że tak można. A mogę go, mogę go odkopać. Mobil. Dobra, co tu się zmieniło? A, spadła chyba tylko ten. Strona z tego zioma. Powiedzi. Proszę bardzo, możecie sobie przeczytać. Tych, strona druga. Ja udaję się, widzowie, dalej. Proste? Proste, że proste. Dobra, widzowie. Ja tak wiem, że to jest, ja wam tak montuję, bo ja jestem sam zakręcony, bo posłuchajcie, ja wam, dobra, ja wam wytłumaczę, o co chodzi i dlaczego ten odcinek tak dziwnie wygląda i czemu jest tak dziwnie pocięty i czemu ja nagle tu jestem, nagle tam jestem, nagle nigdzie nie idę, nagle się otrzymuję, chcę coś powiedzieć. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Górewsko mi się nie chce robić tej misji, nie będę ukrywać. Nie chce mi się, w ogóle, znaczy chętnie bym poznał tą historię tego jakby tej zjawy i tak dalej, natomiast samo chodzenie po tych lokalizacjach, kurwa mać, absolutnie mi się nie chce, zaraz się cały zżygam, mamy przedostatnie misje do zrobienia i potem mamy finałową chyba misję, przynajmniej taka misja, która anuluje nam inne misje, to co oznacza, że jest to jakiś kamień milowy. W tym wszystkim. Niesamowicie się jaram, żeby iść już zrobić tą misję. Ale przecież nie odpuszczę, mając 99,9% misji wszystkich pobocznych zrobionych, bo chyba skończyliśmy 100% misji jak do tej pory, oprócz tej, nie? Więc nie odpuszczę, mając 99% misji tej jednej, tak? No muszę, kurwa, ukończyć każdą misję w tej gierce. I choć zajebiście mi się nie chce, to chcę wam pokazać, gdzie się znajdują te lokalizacje i po prostu nagrać wam, gdzie to się wszystko znajduje, bo wiem, że dużo osób będzie szukało tego i chciały nagrać odcinek, ale już na początku miałem mega dużo chęci, później mi się w kurwę nie chciało, zakończyłem odcinek, mówię, pierdolę, nie nagrywam i chwilę później usiadłem i mówię, no jak nie nagrywam, no muszę nagrać dla widza, no. Bo jak to inaczej, więc nagrywam wam specjalny odcinek z takiej gównianej misji, bo wiem, że nie chcę wpierdalać połowy tego odcinka, a później iść na tą końcową misję, tak? Chcę zrobić tą misję w tym odcinku i później iść i zrobić następną misję w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w ogóle kumacie, co ja mówię. I już on właśnie dlatego tak, kurwa, skaczę. Czasem te klipy, raz zatrzymuję, kurwa, otrzymuję, jak pojebany sam nie wiem, widzę czego ja chcę od życia. A na pewno chcę dokończyć tą misję, ale szczerze mówiąc, kurewsko mi się nie chce. Nie będę kłamał, że... Ale mi się zajebiście chce, nie? Kurwa, widzowie, właśnie coś mi tu śmierdziało, nie w tą miejscówę poszliśmy. No i też nie będę udał, nawet mi się, widzowie, tak jak mówiłem, nawet mi się nie chce czytać tego, nie? Nie chce mi się nawet, widzowie, czytać... Co tam jest zapisane? Sama misja jest na pewno turbo interesująca, ale nie na takim etapie, kiedy już jesteśmy tak blisko. To jest najgorsze zawsze. Już prawie koniec. To jest najgorszy moment, kiedy już prawie widzowy koniec. Bo to jest moment, w którym... O kurwa, się wystraszyły, warga. To jest moment, widzowie, w którym już wiesz, że zaraz koniec, kurwa. Ale jeszcze nie ma końca. To najgorsze jest. Co tu się ponownie znajduje? Pamiętacie tą miejscówę? Ja tu, widzowie, się wyjebałem ze 600 razy, bo tu paladynowie szkielety byli. Pamiętam tą miejscówę. No i tu się znajduje kolejna jakby ta strona tego dziennika, tej zjawy, tej spowiedzi. To i tak byśmy tego nie przechodzili wcześniej, nie? Musiałem to jakieś zostawić w miarę na sam koniec. No by nie dało rady, przecież tu z jakąś inną zbroją i z innymi łukami i tak dalej. Tu muszę mieć jakieś kozackie łuki. Dobra, wstawaj, kurwa, leniuchu jebany. Gdzieś tutaj powinna się znajdować notatka numer 2, czy tam 3, 4. Nie wiem, ile tych notatek mamy, peku, i nie wiem, ile jest potrzebne ogólnie. Zombie to nie jest dla nas żaden problem. Zombiaki to ja rozpierdalam w pół. Zagrałbym se w The Walking Dead'a. No tak bym se, widzowie, bo Titus Gage The Walking Dead'a zagrał. Ale moja psycha nie wytrzyma. Nie dałbym rady. Ja jestem zbyt dużą cipą. Nie dałbym, widzowie, rady. Po prostu nie dałbym rady. Przynajmniej się nie oszukuję, no nie?
Nie będę pierdolić z Gigakloksem, jestem i niczego się nie boję. Nie dałbym rady. Myślę, że rozjebałoby mi to łeb. To jest jakaś książka w ogóle. Ukrzyżowany kontynent. Dzięki za książkę. A wiatr napierdala za tym oknem. Ale myślę, że może kiedyś... O kurwa, żyjące zombie. Myślę, że kiedyś będę w punkcie swojego życia, w którym będę już wypruty z emocji i będę gigakoksem we wszystko, to wtedy kurwa postanowię pograć w horror, bo w to jestem słaby. Ale na razie ja podziękuję, mam kurwa dosyć emocji codziennie. Zombie, a to martwe. Zapisujemy gierkę i wchodzimy do środka. Możecie widzowie napisać, czy wam się podobają takie luźne odcinki. Padły palady. No to były właśnie gigakoksy. Takie trochę bez sensu ten odcinek, tak jak mówię. Na pewno nie bez sensu względem tego, że pozdrawiam każdą osobę, która to teraz ogląda. Wiem, że jest was kurewsko dużo. Ja wam widzę. Czemu jeszcze nie ma 100 subskrypcji? Wiem czemu, bo przyszedłeś tu po prostu zobaczyć, gdzie się znajduje lokalizacja tej strony dziennika. Ja to kumam, widzą, ale możesz zostawić lajka i zobaczyć, bo to jest takie chłopy globalne poddymienie, że jakbyś tu widział te odcinki wszystkie montowane, byś się chyba zakochał. Kurwa, coś hucha znowu. Mi do ucha. Hucha do ucha. No, więc... ma sens nagrywanie tego odcinka, ale to jednocześnie nie ma sensu dla kogoś, kto ogląda tę serię. Jak na bieżąco. A to o kurwa, skurwysynie, a co ty za magiczne rzeczy? Nie, dla widzów to, znaczy nie no, ma też sens, bo to jakby jest ostatnia misja, ale myślę, że... A zresztą dobra, nie wiem widzowie, co oglądajcie kurwa nawet jak inni strałem do wiadra, co mnie to interesuje w sumie. W sumie jak nie będziesz se chciał... Kurwa, częsie. Jak se nie będziesz chciał, to se nie zobaczysz. W sumie. Nie no, przecież możesz to wyłączyć, to jaki jest problem? Taki, że możesz ci się... No nie no, ale... Że może ci się znudzić, nie? Że możesz przyjść i powiedzieć, ale nudny odcinek? Wczoraj było globalnie lepsze poddymienie. I już nie będę oglądać swoich odcinków. No tak możesz ewentualnie zrobić. Ale jeżeli po jednym odcinku definiujesz innych ludzi, to w sumie jesteś idiotą. Więc wypierdalaj z tego kanału, jak ci się nie podoba po jednym odcinku i takim jesteś człowiekiem. Bo nie powinniśmy oceniać ludzi po pierwszym tym, wiadomo, w kontakcie. Damasz daje ci stówę. No ty kurwa, ten Ino zawsze mnie tylko leczy. Zaraz mi dać coś porządnego, jakieś strzelanie z łuka albo coś fajnego takiego. Mogę tam wejść jakoś? Już mnie kurwa, mnie płuca bolą. Bo serce, bo kawę pije mi się efekt taki. Jak się nazywa ten efekt? Na bank to jest ten, ja ma tak mam często, że się nazywa, że ci ludzie co tak robią to są hipochondrykami, że jakby jak coś im się dzieje to już myślą, że już umierają i sobie wmawiają bardzo dużo rzeczy, bo to, chyba tak, ale nie jestem pewien. No nie, że jak już jakby jak coś już cię boli to sobie uzasadniasz inaczej, boli cię tutaj, to już sobie uzasadniasz, nie? O, boli to na pewno serce, to na pewno przez kawę, to na pewno wszystkie poprzednie problemy sercowe i teraz i zaczynasz panikować. Strasznie chujowe to jest. Ja staram się jakoś po prostu walczyć z tym całe życie i nie przejmować się takimi rzeczami. Dobra, fajnie wszystko kurwa zajebiście, tylko gdzie jest moja strona z dziennika? Słucham? Gdzie jest moja strona z dziennika, panowie? Co się dzieje, widzowie? Gdzie jest kurwa mój list? Chyba nie zabraliśmy go, nie? Mogłem coś nie zauważyć, no. Ja jestem często ślepy, ale no nie. No nie, nie, nie. Wydaje mi się, że ni chuja. Kapliczce i nosa na cmentarzu, niedaleko wiczego leża. No nie ma. Tego co jeszcze przeczytałem, to gdzieś może upadły paladyn. Gdzieś jakby tutaj. Tutaj może się znajduje. Pod nogami paladyna, tak przeczytałem. On ma kurwa nogi gdzieś w innym kontynencie chyba. Na pewno nie tu. Nieznany grób. Rozumiem. Goblinia gody!
Poszap. Kurwa, gdzie ta notatka? Książka? Nie wziąłem tej notatki teraz? Czy ten szkielet nie miał? Nie, bo ja sobie biorę to z tego. Normalnie z... nazywa... No to na Steamie jest takie coś, nie? I oni tam piszą niektóre zadania. Nie zawsze szczegółowo niestety, to jest największy problem. Ale czasem dodadzą fajną radę, gdzie coś znaleźć. I w tym wypadku napisali, że kolejnym miejscem jest krypta paladynów na prawo przed ustronią żeglarza. Notatka leży pod nogami prawego paladyna przed kryptą. Prawy paladyn przed kryptą. Tylko, że ja tu kurwa widzowie, no... Zamiast chodzi o te słupy, nie? Ja tu nic nie widzę, ale wieje. Ja tu się postaram poszukać. Nie ma co i zaraz się widzimy. Na pewno coś znajdziemy. O, smoczy kozyn, cyk. Może być, ale jednak wolałbym notatkę. I to po co tu kurwa przyszedłem. Tak, jeszcze bo tu trzeba przetrząsnąć do góry nogami to blisko. Żeby to pewnie znaleźć, więc nie będę aż tak przedłużał. Tak już dosyć dzisiaj biegamy, chodzimy i gadamy. No widzowie, powinien leżeć tutaj. Nie ma go. Zaznaczę jedną rzecz. Możliwe, że przez fakt, że przyszliśmy tu nie w takiej kolejności jak trzeba, która zapobiegła zrespieniu i przypadkowym znalezieniu tej spowiedzi. Dlatego teraz udamy się do kolejnego i później wrócimy tutaj. Jeżeli nie wyjdzie... Oj widzowie. strasznie się wkurwię. Jak się okaże, że całe te 40 minut nagrywania tego odcinka pójdzie tylko po to, żeby na końcu tą misję zmarnować i powiedzieć, że no niestety, ale niewykonywalne. Mega byłbym mad. My się udajemy do teraz Ruinward Hall. To ciekawe i musimy znaleźć wieżę. I tam znajdziemy kolejną jakby tą spowiedź. Później wrócimy i zobaczymy, czy może tamta jest. Tam gdzie powinna być. Jeżeli nie, to może jeszcze spróbuję to komendą zrespić. Chociaż bardzo wątpię, że mi się uda. Dobra, to jest gdzieś tutaj chyba widzowie. Mam odpaloną podpowiedziajkę. No dawaj tutaj ten, bo to jest drogie dość. 75 golda. Cyk. O! O! A to nie to chyba. Nie, my spowiedź. Szukamy, a nie to. No nic, ale... Ale coś znaleźliśmy już, jest to dobra informacja. Czy my jesteśmy blisko? Pokaż mapa. No to wygląda jak to miejsce widzowie. Jak na moje. To chyba jest to miejsce. Tu się musimy jakoś udać na górę. A, można się tu udać na górę. Kurwa, no w życiu bym tego nie znalazł bez tych. I chyba okupieli. Bez podpowiedzi to nie wiem czy są realne szanse, żebym znalazł to bez podpowiedzi. Ja myślę, że i tak bym się poddał, nawet jeżeli bym sobie to czytał na spokojnie. Powiedzmy, nie oszukiwał, tak? Czyli nie czytał podpowiedzi, to chyba by mnie kurwica trafiła i bym nie... Nie, wątpię, żebym zrobił tą misję. No skakaj, no. Pewnie bym nie pomyślał, chyba że podpowiedź byłaby naprawdę na tyle jasna, że... Kurwa. Że, no, że faktycznie bym wiedział, że tu można. A to by musiało być opisane, że tutaj przed tym wejściem w prawo możesz wejść, ale i tak bym się pewnie nie zorientował. Mamy oczywiście tego, mamy tą spowiedź, mamy tutaj jakiś krąg czwarty. Czytajmy sobie tą spowiedź, ja dla widza przeczytam, znaczy dla widza tam, żeby sobie przeczytał, bo mi się tego nie chce czytać. Tyk. Miodzio, to też czytam. W miarę teraz wszystko, może coś pominąłem. Wydaje mi się, że teraz możemy się cofnąć i znajdziemy ostatnią kartkę. Właśnie w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że nie spierdoliłem tej misji i będziemy mogli wrócić do tej zjawy i przekazać fantastyczne wieści. Ja tu wam tylko przypomnę, że ja naprawdę kurwa nie cheatuję w tą grę. Już normalnie to w Gothiku 2 bym je strzelach bym nie trafił. Jestem przekonany o tym, że bym tu na cheatach podlatywał. W Gothiku było trochę używane cheatów, no. No tutaj realnie zapierdalam z kasą z Marvinem, nie? Nie wiem. Normalnie to jest... Mówię, w Gothiku 2 to już bym chłopie śmigał, już bym na drugim końcu wyspy, jakbym miał tak zapierdalać, robiąc takie odległe misje. Nie ma takich szans. Fakt, że ta gra daje nam tyle możliwości właśnie tej szybkiej podróży i tak dalej,
Sprawę, że jeszcze do tego momentu, oprócz dzisiaj, nie miałem nigdy ochoty użyć cheatów, żeby gdzieś się przemieszczać. Oczywiście cheaty używałem, bo nagrywałem sobie odcinek z tajemnicy ciekawostek. No to tam musiałem w niektóre miejsca podlecieć. A ponadto no, nie skakałbym tak jak lebi 3,5 godziny, bo bym te tajemnice i ciekawostki 6 godzin nagrywał, tak? Czy tu się zrespiły? Nie, myślałem. I co jest? Jest! Jocie Krinca, jest widzowie! Dobrze, wracamy z powrotem. Do naszego zioma, tak? Zobaczcie się upewnie. Tak, wrócimy, chyba wracamy. Dobra widzowie, skończymy dzisiejszą misję. Uda się. Musi się udać. Pytanie bardziej, którędy będzie szybciej. Czy wracać do kopalni? A, to leśna jego, to nie chcę. Czy wracać do kopalni, czy tędy do miasta będzie szybciej? Ja myślę, że do kopalni. Kurwa mnie to trochę, że ja muszę tędy wracać do tych kopalni. Nie ma tej szybkiej podróży u Bermara. Jedna szybka podróż została tutaj usunięta, bo chłop orkowie skasowali mi zioma Taraxos. Kurwa, jakoś mam wrażenie, że 7 godzin podróżuję z tego miejsca w inne miejsca. No, wystarczy, że jedna tutaj, jeden przystanek został usunięty. Już mam ochotę cheaty używać. Ja myślę, że tak na granicy zostawili te przystanki szybkiej podróży, nie? Także dzisiaj nie chcę ci cheatować, ale jakby usunęli ze dwa, to już bym pewnie myślach trafił. Ej, ty. Dobra, zabierz mnie do... Kurwa. W sumie... No, jestem debilem, no. Oczywiście, że tak, widzowie. Że to jest kurwa tutaj na lewo. Przecież ja mówię, że zabrali... Jestem strasznym idiotą. Przecież ja mówię, widzowie, tak. Słuchaj to, mówię, zabrali nam posterunek w farmie Bermara, nie? Przychodzę do końca i kurwa szukam opcji, żeby na farmę Bermara się transportować. No widzowie, ja debit. turbo gigantus kretynus, no. Kurwa, i tak to jest, jak się nagrywa odcinki. Myślisz o tym, żeby coś mówić, żeby o czymś gadać, żeby poddymać coś na odcinku, żeby nie gubić wątku, żeby nie brzmieć jak kretyn. Kurwa, dobrze kamerę mieć ustawioną, żeby twój mikrofon nie był na czerwonym, żeby nie mieć przysterów, żeby muzykę była odpowiednio głośna, żeby nie było lagów, żeby FPS-y były w porządku. Monitorujesz, ile masz FPS-ów, jak tam Nvidia śmiga. Czy ramik jest w porządku, czy temperatura nie jest za dużo. Kurwa, widzowie. I się później odpierdalasz taki syf na tych odcinkach. No widzicie, jak ktoś myślał, że nagrywanie odcinków jest łatwe, to pozdro. To pozdro, teraz mu te wszystkie rzeczy wymieniłem. Znaczy, wiadomo, że możesz mieć to w pisie, możesz tak. Ja mam kurwa wyjebane. Bierzesz mikrofon i sobie nagrywasz film. Oczywiście, że tak. Ale jak nie chcesz mieć wyjebane, to nagrywanie to jest strasznie dużo roboty. Nawet przy takim prostym odcinku gameplayowym. No chyba już nie muszę wspominać, że na przykład nagranie tajemnic i ciekawostek zajmuje jakieś 20 godzin, szczerze mówiąc, i wymaga pomyślenia 7 razy wcześniej, bo musisz zapisać na przykład grę w różnych innych rozdziałach, żeby później nie prosić ludzi, że siemo, ma ktoś save'a, i żeby też nie podpierdalać innym filmów, no nie? To nagrać swoje. Musisz znaleźć ciekawostki, nagrać je, napisać scenariusz w miarę jakiś logiczny, tak? No możesz pierdolić głupotę, ale ja w takim pierdoleniu na żywo, kiedy faktycznie nagrywam tajemnice i ciekawostki, to dobry nie jestem. O wiele... Ja widziałem to, co ja widziałem. Czy on postanowił, kurwa, skosić? Adama Małysza zrobić? Ale... to mi się podobało, jak te postacie idą, kurwa. Odjebał jakiś syf, skosił czysta... coś... Teraz muszę go gonić gdzieś po dołach, kurwa. Nie wiadomo, co on tam zrobił. I patrz, idzie sobie dumnie, jak szyfito. Wydaje, że się nic nie stało. Dobra, idziemy do tej zjawy i... Słuchaj, nie będziesz mnie tu kurwa straszyć. Pamiętam, jak się wystraszyłem. Przynosisz mi odpowiedzi. Udało mi się poznać twoją historię. Byłeś magiem ognia. Z fanatycznym oddaniem służyłeś Virgilio.
innemu magowi, który jest odpowiedzialny za doszczętne zniszczenie twierdzy Vardal. Virgilio na tym nie poprzestał. Każdego, kto mu się sprzeciwił nawet w najdrobniejszych aspektach, karał albo skazywał na śmierć przez spalenie. Pomimo tych okrucieństw, ty służyłeś mu dalej, wierząc, że robicie to w imię Innosa. Twego mistrza zgubił konflikt z magami wody, bowiem wtedy przeciwko niemu stanęli mieszkańcy wyspy. Ty zaś pochowałeś go i uciekłeś przed rozwścieczonym tłumem do tej wieży. I tu zapewne... A ja wam tego nie przeczytałem, tej ostatniej notatki. W jaki sposób? Tego nie wiem. Wiem, że nieświadomie przekleli twą duszę. Ale chuj, już nie cofniemy za osem chyba. Znaczy nie no, mogę wczytać się, bo zapis przed. Dobra, zrobimy tak, w pizie to mam, koniec. Czytam wam gierkę, żeby nie było bez lipy. Nie ma lipy. Nie ma lipy, widzowie. Czytam wam te wszystkie strony, bo jak ktoś tu przyszedł i chce oglądać przecież ten odcinek, to chce wiedzieć, o czym była ta misja. A tak, no to chuj, już nie cofnę. No jak kurwa nie cofnę, pewnie się cofnę dla widza, bo nie cofnął. Oczywiście, że cofnę dla widza. Pozdro widzę, jak to oglądasz tak o sobie. Po prostu, bo jesteś ciekaw w serii. Jesteś kowsem największym. Tu siedzisz i chcesz poznawać historię, zatrzymujesz, czytasz. Na pewno ktoś taki jest. Może nie ma, a może jest. Napisz widzu, jak jesteś. Mruknij trzy razy. Tak cię zlokalizuję. Proszę bardzo, dla widza. Nie, chyba było czytane jednak. Dla widza. Dobra, i teraz idziemy z nim pogadać. Nie wiem, ile w ogóle trwa odcinek, pewnie około 40-50 minut. Sorry, że tak długo. Dobra. Mimo tych okruć, twego ty za... To skipujemy. Ale wolno mówi, ty. Ale speed, produktywność, szybkość. Zadupcaj. Może ja wam to przeczytam. Będzie szybciej. A cicho jest. Głośniej mów, bo nic nie słychać. Kolejne lata przynosiły następne ofiary. To on powinien cierpieć. Nie ja. Halo, halo, Mietku. Witam serdecznie. Włodzimy z Szaranowic. Pewnie tak, ale chcę tą misję skończyć. Cokolwiek uczyniłeś, zapłaciłeś za to nas niewiązką, jak możemy cię uwolnić. Tak, zasłużyłeś. Dobra, zasłużyłeś, pizie macie. Tak, zasłużyłeś. Sam przypieczętowałeś swój los. Obyś za swe zbrodnie cierpiał wieczne męki. Obiecałeś mi pomóc. Czy nie cierpię wystarczająco długo? Nic ci nie obiecywałem, znikaj! Czaszka... Gdzie jest moja... Ja mamy kumpel. Czaszka... Daleko poza twoim zasięgiem. O kurwa. Nie... No kurwa! Moja jedyna szansa... Zginiesz... Dobra, tu się szybko kurwa potoczyła sytuacja. O dobra, mogę go zabić. A nie, znaczy, no raczej zabić to ciężko, raczej sprawiać, żeby poszedł gdzieś indziej. Duch maga nie odszedł bez walki, czyny je... no ten odszedł. Czyny jego mistrza były odrażające, aby cierpiał powieki. Obyśmy kurwo więcej... bo on miał mi dać klucz pewnie do tej zajebistej skrzynki. Ze złotościami, różnymi srebrnościami i wszystkim co fajne. Jakbym go uwolnił. No nic, tak zdecydowałem, coś nie podoba się, w sumie to bym zadecydował inaczej. Chwila. Teraz, ale i z tym. Nie zachowałem się honorowo. Szczerze mówiąc,
Przestraszyłem się tego ducha. Wybacz, że byłem opryskliwy. Chciałem zwiać zwierzę jak najszybciej. Ta czaszka, którą mi dałeś, i orkowa broń sprawiły, że zaczęli mnie wreszcie szanować. Liczę, że ten mieszek skłoni cię do zapomnienia o całej sprawie. No dobra. Przeprosiny przyjęte. Dobrze to słyszeć. A co z tym duchem? Udało mi się odkryć jego przeszłość. Gdy powiedziałem mu, że nie znajdzie tu odkupienia, to przestał być przyjaznym duchem. Przepędziłeś go? O, kto by pomyślał? Myrtańczyk, wojownik. Lepszy niż myślisz. Obyśmy nie musieli nigdy tego zweryfikować. Ja wracam do warty. Dobra. Widzowie, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym, a w następnym... Wiadomo co, widzowie, w następnym akurat będziemy robić. Bo nie zostało nam dużo do robienia. Ostatnia misja podziemia Warthal. Przynajmniej na teraz jest to ostatnia misja. Bez się jaram. Tyle, widzimy się. Znaczy nawet nie wiem czy jutro w następnym odcinku się widzimy. Zostaw lajka, komentarz, suwo. Mam nadzieję, że ten odcinek wyszedł w miarę jakoś posklejany. I uda mi się coś kurwa jak muraz z trzech cegieł coś tam kurwa szpachlą zrobić. I zalepimy te dziury w tym odcinku. I że mają jakiś logiczny sens i że spoko się oglądało nawet, czy tam oglądałeś to po to, żeby zobaczyć gdzie się znajdują te rzeczy. Czy oglądałeś to ze względu na to, żeby zobaczyć po prostu fabułę tej misji. Nieważne nieważne z jakiego powodu to oglądałeś. Mam nadzieję, że bawiłeś się przednio. Więc możesz zostawić jakieś subskrypcję i komentarz i wpaść na reminda proste i na Twitcha, bo tam gigadymy. Tyle widzowie. Trzymajcie się, bo do zobaczenia, widzimy się w następnym. Czy ostatnim odcinku, nie wiem, ale wiem, że istnieje taka szansa. Trzymajcie się widzowie.